My ciśniemy z tym dumem. Ciśniemy z tym dumem. Mam nadzieję, że skończymy go jakoś szybko. Właśnie muzyczkę. No i lecimy. Ciśniemy. Ej, lul. Fajnie, minigany i inne tak. Tam jest jakiś oko demona. Pokaż, jak to wygląda. No, wygląda tak. A Piepo, mogę prosić kogoś, nie wiem, na przykład ciebie, Dezenku, ile zostało jeszcze gry do końca, ile zostało Duma do końca? Jestem bodajże w misji 16. W 16. Będę się teleportują. Ja cieszę, ile tu drzwiów. Ło, głowa demona. A tam ludzisko wysłać. Coś nowego, coś starego. Mamy dzisiaj? Co dzisiaj? Co dzisiaj mamy? Siódmy mamy. Jak siódma? Jak wam mija siódma? Kto był w szkole? Kto był na studiach? Kto był, nie wiem, w dupie u Maryny? Cokolwiek. Żyjecie w ogóle? Wy macie w ogóle jakieś życie? Czy jednak no life'icie? Całe życie no life'icie. Wiecie co, jak tak możecie? Wow. Fajna ściana. Zajebista, powiedziałbym wręcz. 30 poziomów jest. O, czyli jestem mniej więcej w połowie, spoko. Pociski. Niebieska karcioszka. I'm outa. Ile są? Kupię diabongi. O ja pierdziele, ile diabongi. Na miłość boską. Więcej was matka nie miała? Fucking lupę, nie wypitę. Ta miłość boską. Ups. Tylko tak mnie ciekawi. Z tego co pamiętam, za Metal Gear Rising odpowiadało Platinum Games, tak? I bodaj za Bayonetę też odpowiada Platinum Games, a także odpowiadało za Devil May Cry'a chyba któregoś. Nie wiem czy trójkę, czy czwórkę, czy oba nawet. Nie wiem, mylę się, czy mam rację. I bodaj... Gdzie tu jest czerwony diabeł? Jeszcze Platinum Games miało robić tego, Scalebound'a, który niestety został skasowany. Głupie mędy w Microsoftcie. Doom! Tulejkum salem! Witam cię, salam alaikum, boko! Halo, halo, witam cię na Doomie! I dzisiaj na razie jeszcze nie rage'ujemy. Co to jest? Super rzecz. What's this port? Port. Ja polecam Legend of Korra od Platinum Games. A ty mówisz jak Dezen, to tak śmieszkowo, w sensie, że wyśmiewasz, że to jest jakaś ich, nie wiem, najgorsza z gwiazd najgorszych i powinni się wstydzić tego? Czy mówisz całkowicie... Wow! Całkowicie poważnie.
grałem. Nie, serio polecam. I co to jest? Czy to jak, znaczy no, z tego co zdążyłem się już zorientować, Platinum Games głównie odpowiada za slashery, jak i terapia, gdzie się po prostu napierdzielasz. Chyba, że oni zrobili coś jeszcze innego. A o tym to już nie wiem. Nic. Wyglądałeś bajkę Avatar Legend of... nie, oglądałem film Avatar. O takim niebieskim ludku, ale to chyba nie to. Raczej nie o niebieskich ludkach, co? Kosmitach, takich, tego. Nie, włączyłem VPN w Niemczech. Opie, wracaj do Polski. Co będziesz w tych Niemczech robił? Nie wiem. Zarabiał? Pracował jak człowiek? I żył jak człowiek? Wracaj, panie, do Polski. Co się będziesz pierdzielił? Nie, bo musiałeś słyszeć o Aangu. Taki mak powietrza strzał na głowie. Czekaj! W Dragon Ballu był taki mały konus, który miał takie znaczki na głowie, to jest to? Ale czyli to chyba złego Gostka kojarzy. A nie, czekaj, to chyba nie, to nie był Dragon Ball. Chuj, minus 5 pół, bo reklama mi zniknęła, 5 biców. O nie! Straciłeś 5 biców. Berserk, mam kilka karcioch. Ale co mi po tych karcioszkach? Lo. Teoretycznie... pokaż rzęku. No tak, nie zobaczę teraz. Aha, dobra, tak. Czekaj. Tego typa faktycznie gdzieś widziałem. Faktycznie jest tak. Gdzieś widziałem tego typa, ale nie wiedziałem, że to jest jakiś... ja nie wiem, awatar czy coś. Nie miałem pojęcia. 30 minut z roboty będę, to mnie dzwonić dla skarżniegości. Co się boko będziesz kurde no męczył? Powiedz jej tak. Powiedz jej tak prosto w twarz. A może, że jej później napluć. Czemu nie? Tak dla zdrowia to zrób. Dlaczego? Bo możesz. Albo Fire, bo się zaczęłam gubić powoli. To legenda, który to jest sequel do legendy gry zrobiło Platinum Games. I to jest naprawdę takie dobre? Deziu? To jest takie dobre? Że to warto zobaczyć? Kurde, no i się już nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Gry Avatar. A wiesz, no jeśli chodzi o gry Avatar, to ja taką grałem. No ci mogę pokazać, udowodnić, że mam, że białem. Czekaj. I will find it. O, Pokémony. O, jej! Znaczy, widzisz? Darzenko, ja grałem w Avatara. Nie specjalnie polecam, to jest słabe. Nie polecam. Ale za to, co mogę polecić, to jest, uwaga, to mogę polecić, i to mogę polecić, bo to są dobre tytuły, to sobie polecam. Bardzo serdecznie. Andrzej Gobota. Bo przyszłym ostatnio udało mi się w końcu przejść Pokémony Sun, nie wiem, no. Eee...
nawet nie zrobiła tej kury, no. Niestety. W takim razie niestety. Musisz to przeżyć. A będę mi robić przylew 2 lata. Zresztą całe regiało mi się przyjemy. O Angu też były chyba 3 gry, ale to były jeszcze z jej na PS2. No spoko w sumie. A powiedz mi, jaki długi ten awatar jest, bo może obejrzę go zanim sobie zagram. I poczekaj, to jest na PC-cie, czy... Na czym to jest? To jest na PC-cie, PS3 i mówisz, że jest więcej tych grów, tak? Coś zrobił. Aha, dobra! Kurde, ogarniam. Lawa! To może otwiera to? To jest taki czerwony budynek, są jakieś czerwone dziwne ściany, a ja mam czerwoną kartę. Nie wiem, może to. Znalazłem drzwi. Aha! O! Gdzieś idę. Dobra, ale pytanie teraz podstawowe. Dokładnie pytanie, dlaczego mi włączyło czat? I mi odłączyło czat. W sumie też bym tego awatara obejrzał. Legenda Korry jest na PC. Mówisz Boko, że za... Czekaj. Boko. Już wycisza muzyczkę najpierw. I włączę requesty, bo są wyłączone. Więc wiesz. Okej. Dobra. Powinny requestiaki już działać. Nie wiem. Zobaczmy. Dobra, działa. Włączmy lepszą muzykę. No i włączyliśmy. Jak wykorzystują moce żywiołów do walki w animu, to oglądam. Uuu, to brzmi ciekawe, Arcti. Takie coś jest tam? Obywatele mają 4 sezony. Czekaj, to jest... Jak oba awatary? Więc to jest awatar 1 i 2. I... Jezus, nie rozumiem. Znalazłem BFG, miło. Tu się od Janie padło. Po BFG dostałem. I wyglądałem na nowa oliczkiwa spok. Awatara może jakieś jako amerykańskie anime, tak jakby. O, już amerykańskie anime, daj sobie. Mniej więcej 30... O, co to? Chciałem, że znalazłem sekretę jakiegoś, naciskając ścianę. A, jednak nie. Tak w 80% przypadkach anime utworzone przez Amerykańców jest... Powiedzmy sobie szczerze... No. Tutaj jako przykład podajmy, nie wiem, Jezus, jak się nazywało to. Netflix ostatnio zrobił własny anime. Nawet go nie oglądałem, ale podobno to jest największa kiła, jaka w ogóle powstała. Czy jak się nazywało? Chyba Neo Tokio, coś takiego. Albo nie wiem, coś takiego. A podobno kiła nad kiłami, więc. Ale to jest zajebista kiła. No to zobaczę. Czekaj, mówi, że są jakby. Są dwie serie. Dwie serie Avatara. I każda seria ma po 4 sezony, tak? No czemu nie? Dzisiaj sobie zobaczę. Zobaczę sobie. Awatara. Chwilę pewnie zapomnę, że w ogóle chcę to zobaczyć. Ej, niech mi napisze ktoś na Discordzie w ogóle ogólnie Awatara. No serio, zapomnę? I tak mówiąc, jestem zainteresowany.
Że mówię se serio, napiszcie mi tak. Bo zapomniała z chęcią ogarnę. Kurde, jestem pogubiony. Co się dzieje? A, czekaj, tu są jakieś skrytki, to naciskam wszystko. Może jakaś ściana się otworzy, czy jakiś sekret? Cokolwiek? O, co się stało? A w zasadzie to się nic nie stało. W ogóle wczoraj pierwszy raz od 7 lat nie miałem ochoty już grać w Quake Live, bo miałem takich dawno. No i po co ci to było? I dobra. Bo w sumie nie wiem, gdzie mam iść. Ja się pokupiłem. To jest jakaś ściana. Dobra, mniej więcej tak. Są jakieś ściany, to jest kolejna ściana, to jest więcej ścian. Ej. Po co mi w ogóle ta czerwona karta? Nie wiem. 61 odcinków. Legenda Korei ma 4 sezony i 52 odcinki. Czyli 3 sezony łącznie mają 52 odcinki. Chyba znalazłem BFG, no ale co mi po tym BFG? Ja nie mam pojęcia, gdzie mam iść, co mam robić. Wymordowałem wszystko, co się ruszało. Może tą ścianę muszę ruszyć czy coś? Właśnie, Mozgen, będę grał w Brutal, będziesz grał w Brutal Doom 63 albo w Dooma? Nie. Jest to, jeśli chodzi o moją przygodę z Doomem, to zagramy Dooma 2 do samego końca. Tą kampanię Hell of Eld i tą drugą jakąś tam, nie wiem. Są to dwie kampanie. A później zagramy Dooma 3, który przez wielu jest uważany za nie Dooma. I prawdopodobnie się z tym zgodzę, bo to no, twórcy szli bardziej takich kolorowe klimaty, co jest głupie. Tak jakby, nie wiem, ze Simpsonów nagle zrobić, nie wiem, Igrzyska Śmierci. Ale no, przejdziemy do nas, skoro nam wierzą, tą wersję Dooma, Trójki, BFG. No przejdę do końca, przejdę wszystkie trzy gry, no i będę miał już to w głowie. Bo kurde, ja faktycznie nie ogarniam. Ej, boko, wiesz co ja tu muszę zrobić? Zdobyłem tą karcioszkę, no i tyle. Czekaj. Tu przypadkiem nie ma czerwonych drzwi. To jakiś kurde głowa demona. O. Coś zrobiłem. Boom czy BFM, big fucking mistake. Czekaj, mapę podaj na górę. To jest, proszę ciebie, Suborbs. Wydaje mi się, że to jest z tym czymś muszę zrobić.
Chwila, mam pomysł. Że muszę strzelić temu czemuś w papę. O! Znaczy, sekreta odblokowałem, no ale... Czy to nie miałem taki plan. Słuchaj, weź na to półkę śliwo, czy właśnie to zrobiłem, no i... nie ma nic, to był tylko secret. A tu odnoszę wrażenie, że tu jest coś innego do strzelenia. Co ja znalazłem? Co to jest? No w zasadzie to mi to też niespecjalnie dużo daje. Chyba. Ale miałem rację z tym Platinum Game, że oni tworzą głównie takie slashery TPP, nie? W ogóle słyszycie tam i questy, czy są za cicho? Wiem, że to jest strasznie cicho, nic nie słychać. Że ja sędzią podgłośnie, jeśli nie zesłuchać. Słyszymy, no i dobra. Czekaj, patrzę zaraz ci do mnie. Okej, okej, dzięki. Ale za głośno trochę są. Serio, ja nic nie słyszę. Znaczy nie, ja słyszę coś tam, ale nie jeszcze tak bardzo jakbym chciał. Odpal minimapę, proszę ja ciebie, tak wygląda minimapa. Obserwuj, tak wygląda mniej więcej. No. Także Platin... Ale czekaj, czy ja dobrze pamiętam, że Platinum Games miało odpowiadać na Scalebound? Tego fajnie zapowiadającego się slashera, gdzie... nie wiem... w tle popieprzał nam dubstep w słuchawkach, a my napieprzaliśmy się... nie wiem, ze smokiem przeciwko jakimś potworom? Platinum odpowiadało za Scalebounda, czy dokładnie jakaś inna firma? Jak pójdziesz do góry w prawo, tam będzie... w prawo exit. I tu gdzieś jest exit. Ho. Idę gdzie? Faktycznie, tu coś jest. Faktycznie, o kurde. Ja cięż. Ale ty wytrolowali mnie. U, sobie ten sekretów odkryłem. Jestem mistrzem. No to 17 poziom. Tak, sklepową partię. I czekaj, pamiętacie jaka to była ta historia z Scalebound'em? W sensie Microsoft anulowało Scalebound. Czy wstrzymało? Się zastanawiam. Czy może i to i to? Znaczy no, Jezus, jak to i to? Okej, steady, steady, ja nie dam rady. Kurde, ja dam rady. Oczywiście, że dam. To nic nie mogę otworzyć. Przycisk. Bang. Szczelpusiam. Jakie sobie jedynie co robi dobrze to Jump Race. Myślisz, że będzie wyjdzie dobrze? Pewnie ile Master i kolejny nowy Age of Empires będzie z masą mikropłatności, będzie niegrywalny.
Będzie taka kiła i mogiła pewnie. Czy domyślam się, że tak będzie? Nie mówię, że tak będzie. Jej, otworzyłem coś. Save. Ej, bo się muzyka skończyła. Tak trochę smutno bez muzyki. O kurde, tu jest ten cuś. Czekaj, gdzie jest BFG? Ja nie lubię tego cusia. Żyje czy nie żyje? Umarł. On umarł. To nie jest kasiuszka w ogóle. Udzielamy masery i ma za dużo wieków. Tutaj grubas kupi. Sam kupię grubasy, nie lubi grubasów. Fak, co to zamieszczało? Myślałem, że ta twarza coś. A, to grubas. Domyślam się, że muszę jakoś tak przeskoczyć. Tak. Dlaczego tu nie ma skakania na miłość boską? O, coś znalazłem. To jest niewidzialny coś? Niewidzialny coś? Już nie ma niewidzialnego cusia. Fuck? Na dole coś jest? O. W ogóle z tego serduszka polecam ci Brutal Duma. Zobaczysz, nie pożałujesz, jeśli instalacja jest niesamowita. Zawsze są buty, ale możesz zainstalować na podstawkę BLG. Ale to, jak rozumiem, Brutal po tytule utrudnia strasznie Duma, co? Czyli jakoś tak wiesz, no... Nie obleś się, ale... Nie. Tak? Okej. Ktoś zamówił. Nie, przyszedł jakiś gościu z pizzą i mówi, że pizza tu jest. Co jak w tym, że nikt od nas nie zamawiał pizzy. Okej. Ładne buty. Nikt nie zamawiał pizza. Przycisk nacisnąłem.
Jak zejść tam na dół? Dałem nowość na przykład skok. I ja nie utrudniał lepsza powiedzmy. Może pomyślę kiedyś. W takim razie, ale... O, powątpiłem to mocno. No mówię, no w zasadzie Duma to ja zbijałam z obowiązku. Dlatego, że zacząłem. Jakoś tak, no, nie odczułem specjalnej przyjemności grając w niego. Skoczę na dół. Oho. Tu jest. Chwila, tu jeszcze byłem. Chyba. Nie byłem. Ha, nie wiem. Na pewno skoro ja ci podejrzę tyle, dlatego ten typ był tego moda 58 lat. Hmm. No wszystko jest, on nadal nie jestem jakoś... O. Jakoś przekonany. Aha. No kurde, zabiłem dwie karty. Jak powiem, WTF. To co mi niebieska karta. Ja tak jest irytująca czasami. To przychodzi ludzkie pojęcie. No tu coś nacisnąłem. Myślę, że to nacisnąć i tak musiałem. Dobra, dobra, dobra. Ołtarzyk. I tam jest złota karta. To dam mi złotą kartę. A sobie tu otworzę, cokolwiek by to nie zaczęło. Weź sobie, że zero problem z OBS-em Full HD. O, takie coś przydałoby się przy Gotiku. Takie coś przydałoby się przy Gotiku. O Jezus! No ja nie lubię tego cholerstwa, dajcie mi DFG. Haha, nie chciałem tam śmiecia. Nie tam nie chciałem iść. No ja spadłem mimo wszystko. Coś tu. O jeźdź, yeah, to znowu to coś. Dobra. Nie widzę co mam w ogóle. Ja mam BFG. Ale dlaczego muszę być niewidzialny? Ale irytujące, ale frustrujące. Hop, hop. No i dobra, i złota kajczyszka. Bna. Safe. O nie, o nie, o nie! Tam jest ten paskudny coś. O, co to jest za drzwi? Idę tutaj. O nie, tu jest... Kurde, ten kolejny coś. Chyba, dajcie mnie BFG. Nie rób typu wololo. Jak ja ci zrobię wololo, to... Fuck, fuck, fuck. Lubię wololo.
No. Co mi po tym? Jeszcze demon, głowa demon. Tak. O nie, 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 ten głupi szkielet nie jest irytujący. Tak. Na BFG to zawsze można liczyć. Zwykle jakiś telefon. Już wiemy, dokąd to jest teleport. Drzwi się otworzyły, jakaś ściana się otworzyła. Okidoki. No i co, windą sobie jadę w górę? Windą sobie w górę. Jadę, nie, 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 nie. Mam coś złe przeczucia i to bardzo złe. Zaraz mi jakiś kokodemon wywali. No a bateryjka to naprawdę źle wróży. O, to jest głaz. I to za mną. Chciałem teraz iść tutaj dalej, czy... Nie, no tutaj już się nie ruszymy. O, 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 o. Jest wyjście, widzę wyjście w tym buziu. Powiem ci jeszcze tak. Dzięki temu do WCTF przychodziłem na tyle razy. Może pomyślę, Boko, może pomyślę. No, ja mówię, no, na razie się do tego Duma zmuszam. O, wyjście, dobre. Dlaczego ta moja dwójka robi taki ciu? Już nie robi tego ciu. Trucizny, nie trucizny, szelbusie. Fak, 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 fak. Jak to bije, jak to bije, jak to bije, chyba mnie. Malem. Niewidzialne co się. Ja nie jestem pewien, ale domyślam się, że tu będzie taka, no nie wiem, no. Walka z bossem? Halo? Gdy się muzyka załączyła, myślałem, że jakiś boss się pojawił. Czym to był boss? Fajny boss. To takie bossy to cool. Thank you.
dajcie mi minigana. Nie bawimy się tak. Nie, to nie minigun, to jest minigun. No i... Przyda się tego ten kluczyki do czegoś. Do czego? Jeszcze nie wiem, ale przyda się. Już wiem do czego. Człowiek myśli boss. No, a to tylko tak wygląda. Kokodemon. Kokodemon? Kokodemon? Maka paka. Kokodemon. Głowy demona po prostu. Uuu, niebieska karetka. Niebieska karetka, dobra. Czyli wystarczy... Fuck. Wystarczy teraz iść do wyjścia. Tipizy. Easy peasy! Ja chcę tam wejść na ten teleport, nie mogę wejść. Ej, fuck! Nie wyjść. Przycisk! Znalazłem przycisk! Ty zrobił schodki. Zajebiście. Here we go. No i teraz wiem, gdzie mam iść. Kurde, ja to jestem jednak zajebisty. To się nazywa speedrun, moi drodzy. Nieświadomy, bo nieświadomy, ale speedrun. To było? Już wiem, co to było. Jeszcze coś w Platinum Games stworzyło fajnego, co jest warto uwagi. No naprawdę, sobie uświadomiłem, że Platinum Games odpowiada za Devile, odpowiada również za Metal Gear, odpowiada za Bayonetta, to kurde. Nie chcę nic mówić, ale jestem zainteresowany pracą twórców od tego studia. Także z chęcią bym coś zobaczył więcej. Musiałem budzić jak pijane dziecko we mnie. No i takie nieskomplikowane poziomy, to ja rozumiem, no. No chodźcie, chodźcie na solo, na solo, na solo. Kiedy ja zapisywam ostatnio? Albo gatu debilu. Debilu. U niej jest gra z 2000, nie wiem, 15 roku, to jest gra starsza, takie są, były najbardziej wymagające. To były te wyższe poziomy, te niższe poziomy trudności. O, ty debilu. Umrzyj. Raka najlepiej. I głupia mendo. Ja dowinnam sobie. Ja, tutaj nic nie było ciekawego. O kurde, te typy były wcześniej tutaj? Okay.
A jest kiedy przyjaciele polubisz Just Me. Mówisz, ile tego Butel Duma, co? Zobaczę, zobaczę, czemu nie, no. Na pewno nic nie stracę, żeby zobaczyć, jak to wygląda, no. Co nie? Może zobaczymy, zobaczymy, no ale no. Nic nie obiecuję. Nic nie obiecuję. Za świątyni demona. Aha, żeby iść dalej, muszę zrobić wszystkie kazy, okej. Okay. O, krucifix za to. O, krucifix. To będzie zabawa. Oj, będzie zabawy. Dobra, tu jest jedna czapa. O kurde! Czapa sławy, pan... Pajączek. Dojcie mnie BFG... albo co? Nie będziemy marynować BFG na jakieś pajączki. Już padł. Kalinka, 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 kaja, malinka, kalinka, kalinka, kaja, malinka, kalinka, kalinka, kaja, kalinka, 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 kalinka. No i nie wiem, co mi to coś dało, co? To jest jakieś kurwa demona czy coś, nie wiem. Się wrócić czy coś? O! Nie ma tak dobrze, kolego. Safe. Chodź na... Uuu, gdzieś mnie to zawiozło. I tutaj gdzieś zdechłem, z tego co pamiętam. No właśnie, tutaj. Ale nie tym razem, nie tym razem, ja się nie dam. Nie wrócę tam. Demet. Dobra, to idziemy naokoło. Jezu, ale te questy są cicho. Najgorsze, że... No, nie dam rady podgłośnić. Super. Jakby się już pogubiłem, szedłem. Wow! Panie, panie! No i dobra. Szedłem sobie tam, ale nie szedłem sobie tutaj. Tam mogę wcześniej wejść. Już nie mogę wejść. Lol. 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 Ło. Tego się nie spodziewałem pewnie. Czerwona karta. Dobra, już jedna jest. To jest niebieska karta. Także no, progres.
Mówicie, że to są jakieś telepory typu Zelda. O, to się słychać miło. Dobra. I teraz pójdźmy tu w takim razie i nic nam nie da. Jep, nic to nie dało. Tu znowu błądzek. Byłem, wszędzie byłem. Chyba. Fajny muzyk. Może tylko tak cicho. Tak. Dopło. Weź teraz człowieka jakoś zdobądź tą niebieską kartę. O, jany. Żeby iść tu, potrzebuję wszystkie karczyki. Tak nie przejdę, no, muszę mieć jeszcze... To stało. Mogę tam jakieś wejść, nie, tutaj jest zablokowane. Oczywiście też pozablokowane, wszystko tak, tutaj. Chyba, że... A, no nie przejdę. Ja, tam ewidentnie coś jest i tam można iść w jakiś sposób. Bóg nie wie jak. Dużo tychże myślenia. To tak. Nie, tak to nie działa. Już się napierdziałam ze wszystkimi. Czy tutaj... Tutaj było przejście, no ale nie mogę tu iść. Serio, nie mogę tam iść. Wcześniej tam mogłem iść. Jak to jest dziele? Po prostu mnie jest nie tak. No to co to było? Skip jednego użytku? Ja pierdzielę, no nie mówię, że się gra zepsuła całkowicie. Softlock. Dobra, kończymy tą grę, jeżeli nie wracamy. To bullshit. To jest ewidentny softlock, nie mogę iść dalej. Nie musisz skraszowało. Kupię drzwi. To jest irytujące. Ale tu już... Jezus, tam powinien iść, ale nie mogę. To jest bullshit. Już nie poszedłem, ale spadłem z tego. I co, już nigdy się tam nie dostanę?
się skrypt zabugował. Chciałem coś irytować. A to źle było, to bardzo źle było, że... O, bardzo źle było. Jakbym wiedział, gdzie co chcę, by było Jezus. Boko to by... No. Się nie rytował. Sęk w tym, że... Uwaga. Sęk w tym, że tutaj... Jak szedłem wcześniej... To wszedłem na to. Podniosę się na platformę i się ta platforma już nie chce zniżyć. A tam coś było i coś tam musiałem zdobyć, na pewno. Prawie na pewno tam karta była jakaś. No oczywiście jakiś softoczek się musiał trafić. I teraz tam nie podejdę. I no, szczerze powiedziawszy, zaczyna mnie to trochę irytować. Znaczy no już nie mam konsoli, już niestety nie mam konsoli, bo usunąłem. Czekajcie, zrobię jeszcze raz. Wiem, jak ten jaki był kod, ale no usunąłem tą konsolę. Irytująco. Aha! No nic mi to nie dało. Jest taka taka jest irytująca, ale serio, na pewno się zmuszam, żeby to widać. Jest przyjemnie, okej, okay. Jedynka jeszcze była spoko. Teraz to jest super irytujące. Super irytujące. Fuck.
No. Jakoś się udało. Jakoś się udało. O. Zajmij się, nie chciałem to mieć. Dobra. Brzmi strasznie, ale idę tam. O. Lucizna pobiegu. Lucizna pobiegu. O! Tego wcześniej nie było. Coś odkryłem, na pewno coś odkryłem. Jest denerwujące. Zachciało się dodawać elementów platformowych. Aha, dobra. Super. Okej. Okej. Aha. Ja pierdzielę. To przypomnijcie mi, dlaczego ja się muszę z tym męczyć. Dobra, ki. Przechodzimy gry na cheatach. Tyle się męczyłem, żeby dojść do nikogo. Mieszkuj, śmieszkuj, ale na pewno mam ochotę cheatować całkowicie. To nic nie dają. To nic nie dają. Dlaczego ja nie mam cichu rzeczy? To jest to niesamowite. Wiesz, nie że na razie znowu, ale Battle Doom Terem, które są zupełnie, bo można mi się jest to... Chyba Boko mnie powoli przekonuje do tego wszystkiego. Zajebiście! Jestem ciekawy, dokąd mnie to doprowadzi. Obra. Tutaj bym doszedł. Aha, tak, miałem rację. Miałem rację. Jak zawsze miałem rację.
Jak zawsze miałem kolejną rację. Wiecie, kij z tym. O, nie musiałem tutaj karty zdobywać. O, aleluja, i do przodu. Nie zamykaj rzeźmi tych pięćdzielonych drzwi. O, dobra. Jakieś kaka demony. Kurde, jak to bije. To jest cyberdemon, halo, to jest cyberdemon. No, cyberdemona pokonać, nie mając nic sensownego. A mi się nawalają. Mortal Kombat. Ciekawe, kto wybija. Stawiałbym na cyberdemona. A jednak pająk wybiał. Ciekawe dlaczego. No nie, no więcej was matka nie miała. No nie, jeszcze ten, kurde, abrakadabra. Szedł. Jest tak irytujący. Jak jest god mode? Idę god? Kurde. Fuck. Nawet nie mam szelby. W ten sposób go nawet nie dosięgnę. Kurde. To jest takie irytujące. Jezus, nie wiem. Chyba się tam napierdzielajcie. To jest głupie. Dzielę to mnie. Naprawdę, dajcie z boku. Jest tak głupia. Oszuszkałeś mnie, chłopie.
głęboko mnie oszukał. O! O! Jego się to nikt nie spodziewał. Coś widziałem. Jest spoko. To ta gra jest irytująca na miłość boską. Nie mogłem się jak jej dzielać na zajęcia jak wcześniej. Jest po prostu irytująca. To jest po prostu irytujące. To jest po prostu irytujące. To jest po prostu irytujące. Jest największa zmiana w tym, że mu postawili na tyle elementów platformowych, które po prostu nie działają. W pierwszy Doom to były głównie poziomy. Jeśli chodzi o punktu jednego do drugiego, zabawało się karty i po prostu leciało naprzód, a teraz dali jakieś durne elementy platformowe, które nawet się ciężko robi. Owszem, no w pierwszym Doomie były zagadki logiczne, tak samo jak w tym, tylko że one były zrobione o wiele bardziej intuicyjnie i przyjemniej. To jest tragedia. Dobra. Dobra. Tak. Pokaż, na co cię stać. Wygląda mięsiście. Nawet, tak. Czy mówisz,
Mówisz, Boko, że to jest mod, który modyfikuje zawartość gry, czy to jest mod, który dodaje zawartość? Czyli to jest zupełnie jakby inna osobna kampania, osobny produkt, nie wiem, samodzielna gra. Mod mówisz? Zobaczmy więc. O! Beetle Doom, Hell on Earth. To jest chyba... tu. Bla bla bla. Zobaczmy. To zobaczmy. Witam, bumheczera, co szczęsem, brak mi wyje. Spadł mi poziom ryja we krwi, sorry. W 2017 roku, rany. No to zobaczymy tego moda. I teraz, nie wiem, dajcie jakąś muzykę, czy coś, nie wiem, cokolwiek. Nie wiem, zamówcie jakąś piosenkę, nie wiem. Chwila. Majteczki, fiopeczki, cokolwiek. O. Niech będzie. W zasadzie faktycznie są już muzyczki. Czy nie? Requesty są... tak, requesty są puściutkie. Tylko w ogóle słuchaj. No słucham cię. Dam ci sobie skrót instalacji. Dobra, dodaj mi instrukcję instalacji boku. No i ogarniemy w takim razie tego moda już... nie wiem, następnym razem? To by wyszło tak.